depozyty III Rzeszy. Tysiące hektarów, setki tajemnic. Zadaniem badacza historii jest wątpić i stawiać pytania. Nazistowskie zagadki. Odpowiedzi szuka w swym serialu Krzysztof Szpakowski i jego goście. Jan Latański urodził się w 1927 roku w miejscowości Końskie na Kielecczyźnie. Gdy wybuchła wojna, trafił na roboty przymusowe do pomocy w gospodarstwie na terenie ówczesnej III Rzeszy. Dziś to polska wieś koło Kłodzka na Dolnym Śląsku. Tutaj rozpoczyna się historia pana Jana Latańskiego. Na tym cieku wodnym była kładka drewniana. Tą kładką z zaplecza gospodarstwa, w którym mieszkał, chodził do kolegów mieszkających tutaj Polaków, też po drugiej stronie drogi. I tu został w zabawie zaatakowany przez kolegów niemieckich, jak sam określa, bo nie traktował ich jako wrogów, gdzie chcieli go natrzeć śniegiem. Złapali go dokładnie w tym miejscu, na kładce. Całe to zdarzenie skończyło się tym, że któremuś tam stukły się okulary i potraktowane to zostało jako bandycki wybryk. To było powodem wysłania pana Jana Latańskiego, wtedy bardzo młodego chłopaka, do obozu pracy w Ludzikowicach Kłodzkich. Przez 4 lata byłem numerem zimnozycji. 1277. Jan Latański to jedyny żyjący więzień nazistowskiej tajnej fabryki amunicji w Ludwikowicach Kłodzkich. To bez wątpienia jedna z największych tajemnic II wojny światowej. Projekt miał powstać na bazie już istniejących w Górach Sowich kopalń, podziemnych zakładów i różnego rodzaju obiektów tajnych, wybudowanych tu przez Niemców już w okresie międzywojennym po dojściu nazistów do władzy. Sercem przedsięwzięcia miało być olbrzymie, nowoczesne na tamte czasy centrum przemysłowe w Molke, czyli dzisiejsza fabryczna w Ludwikowicach. Tu obok kopalni Wacław, elektrowni i kilkunastu innych zakładów mieściła się tajna fabryka Nobel Dynamit AG. Prace adaptacyjne kopalni na potrzeby tajnej fabryki amunicji rozpoczęły się już po reaktywacji kopalni w 1933 roku, gdy do władzy doszedł Adolf Hitler. W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, zamknięto bezpowrotnie kopalnię, przekształcając jej część w najbardziej tajemnicze podziemne centrum badawczo-naukowe. Przy budowie kompleksu Rize w trakcie wojny pracowali robotnicy przymusowi i więźniowie obozu Gross Rosen. Jednym z nich jest właśnie Jan Latański. Panie Janie, to jest teren, na którym był obóz. Tak. To jest bardzo ważne miejsce, bo właściwie większość czasu pan spędził tutaj, w tym miejscu. Tak jest. Jak to wyglądało? No tak wyglądało, jak nas przyprowadzali, znaczy z zakładu, od roboty, to tutaj była stołówka w tym miejscu. No, stąd codziennie wychodziliście do pracy? Codziennie wychodziliśmy rano o godzinie 6 i już był, bo przyszedł strażnik rano, to było 5 do 6. I powiedział tylko tak, że Fryszyk, Austen, no to każdy się zrywał, ubierał się i wychodzili my tutaj na róg. Dołączali do nas dziewczęta i prowadzili nas do góry, tam do zakładu. Wychodziliście z obozu. Tak. Prowadzili was kolumnami, przechodziliście przez most, tak? No tak, doprowadzali nas tutaj tak zwane Zechenhaus. Tam żeśmy się już przygotowali normalnie do pracy. Mhm. No i normalnie stały po jednej stronie wachmanki, a po drugiej stronie stały strażnicy. No i przeprowadzali nas tam i kontrolowali, jak żeśmy wchodzili na zakład. Później wychodziliśmy z powrotem z pracy. Już po 8 godzinach. Kontrol tak samo była, tak po nogawkach, po rękawach szukali. No i
Schodziliśmy na dół i znów nas przyprowadzali do lagru. Tam i dochodziliście do tego miejsca tutaj? Tak, tak, tam troszkę dalej. Troszkę niżej, tak, ale generalnie tutaj były te wszystkie tutaj hale, gdzie produkcja była. Gdzie była produkcja, znaczy trotylu przeważnie, i nitropenta i piekryna, tak oni Niemcy nazywali. Pana brygada i pan byliście taką grupą techniczną, która obsługiwała całą tą Obsługiwaliśmy całe to wszystko, żeśmy tak? I rozładowywali wagony i częściowo, jak tam jaka usterka była, tośmy przychodzili. Tutaj była ta produkcja. Tak. Co to są za otwory, panie Janie? To były otwory takie, bo tutaj były stoły długie tak dotąd, tylko było przejście. A i tu siedziały po jednej stronie kobiety i po drugiej stronie kobiety. No i normalnie mieli wagi stały, stołowe takie nieduże. No i sypali ten trotyl, mieli tak w workach i no tak wzięła tego trotylu i sypała dotąd, aż wskazówki zaczęły równie chodzić na wadze 200 gram przypójmy. No i dojeżdżali do tego, dochodziło do wózka. Wózek wychodził sam spoza ściany i tu wszystko za tego i taśmą ciągnął. Weszedł do tego. Automatycznie było to podawane tam, tak, na drugą stronę, tak? Z tyłu stała prasa. Prasa. Tak, a tutaj, ale bezobsługowa prasa. Bezobsługowa, tak. Taka dla bezpieczeństwa. Bo obsługiwał, znaczy ten, który pracował jako presewier. Tutaj. Tutaj stał w tym miejscu, tu tak. Był licznik. I normalnie tak zwany zegar, licznik można powiedzieć, i korbka tu była w tym miejscu. To może tutaj tak. Tak. I on patrzył, wziął za tę korbkę i kręci. Jak wskazówka dochodziła do punktu, którego miała już być. Ściskał. Ściskał, tak. Ta prasa uderzyła, a on szybko wracał do tyłu, żeby ten, w razie eksplozji, żeby ten płomień stąd nie uderzył na to. Tak, ale tutaj była śluza i nawet gdyby tam był zamykało się wybuch, to nie działo się nic. Tak, strzelne było tak, żeby to było. Panie Janie, bo to jest dla mnie istotne. Nawet gdyby, bo zdarzało się często, opowiadał pan, następowała tam eksplozja, bo nieraz było przeważone, było coś nie tak domieszane, to inne stanowiska pracowały przez cały czas. Tak, tak. Nie a, było to, a tylko tutaj, gdzie... Zatrzymywało się tylko to stanowisko. W tym miejscu, gdzie była eksplozja. Tak. Tak. I co? Zostało to sprasowane z tyłu? Sprasowane, wracało z powrotem. I co kobiety z tym robiły? I oni, te dziecięta dopiero te, od razu układali kostki, jak się należy, w skrzynki. Ale najpierw je pakowali. Tak, parafiny i tak. I do parafiny. Do parafiny zanurzali, żeby to wilgoźnie tak, tego. Tak. No i na tym cała była operacja na tym. Na a gdy eksplodowało, no to my zaraz nas wzywali iśmy szli z drugiej strony i tam zaraz pokażę, tak. Jak tam była ta wrota, jak to wszystko. Jak wyglądała ta ściana, jak która ściana miała ewentualnie przyjąć. W razie eksplozji to energię, nie tak. Wyrywało, tylko były nasze drzwi duże i trociny z piaskiem. I jak eksplodowało i obok tego były zabijane kliny z drzewa. Przejdźmy tam i pokażę pan, jak to wyglądało, dobrze? Dobrze. Jak te prasy wyglądały? Jak tutaj wjechał ten wózek, to wtedy nacisnął tam na liczniku, bo normalnie zakręcił za korbkę, doszło do punktu, zgniotło i z powrotem wracało. Jakiej siły były te prasy? A tutaj zaledwie w tym miejscu to stało na pewno 40. 40. Tak, bo 40 ton. 40 ton nacisku. No i tam dalej to były inne, mniejsze, większe jeszcze były. W zależności od tego, co robiły, jakie tak, były te, zależy, te ładunki, tam, były różne ładunki, prasy, bo tak? do min były tak samo przeważnie. No i wjeżdżała tam z powrotem, tam zaraz odbierali i układały dziewczęta tego widać po tych otworach, że one nawet w momencie, gdyby nastąpił wybuch,
to ten, bo tutaj była śluza metalowa, bardzo ciężka, tak. A tutaj nawet jak były te otwory, to one były nie bezpośrednio, tylko skośnie, tak żeby tam ta fala uderzeniowa nic nie spowodowała. A co tutaj było? A tutaj z tej strony w nasie to były tak zwane po chłopsku wrota, jak przy stodole. Drewniana ściana. Drewniane sianki, normalnie zasypywane były trocinami i piaskiem. Mhm. Kiedy eksplodowało, tu tak się zdarzało, to wtedy nie wyrywało nic, żadnych sian. Beton zostawał, a cała siła? A tylko tą siłą, tym wybuchem upadały tu na tą ziemię i to się przewracało. No, i my no i później... Po to było zrobione, że w razie wybuchu, które często zdarzały się, cały zakład funkcjonował dalej, bo na przykład już za tą grodzią była kolejna plasza i ten wybuch, to zabezpieczenie, to rozwiązanie powodowało to, że cały zakład funkcjonował, nie ucierpiał, tylko to jedno stanowisko. To jedno stanowisko ucierpiało, tośmy na zaraz wzywali, my przychodzili, stawialiśmy podpory i lekko podnosili, takie kołki były na taśmą. I postawiliśmy do góry, kliny pozabijali z powrotem i dalej myśli. A w razie to nieraz tak bywało, że przechodziło się, mrygło się, jak to mówią po chłopsku, to i oni wiedzieli, o co chodzi. To znów ładunek trochę większy. Przedawkować. Tak, i znów eksplozja na dół. A Niemcy, ci starsi tak, och, mówi, że zafarszluk, te sabotaże, sabotaże. Żeby sabotaż robił. Ale nie karali was za to. Nie karali, nie. Jak... Traktowane to było jako wypadek przy pracy. Tak. Oczywiście nikt nie chwalił za to, że coś się znowu dzieje, że przerwa, ale... Bo to wszystkie te prasy, to, te matryce to były normalnie stalowe, tak utwardzane były, że, żeby nie tam zagięło gdzieś, ani nie rozsypywało. Znaczy nawieszek miał twardy, a srodek miał miękki, tak drewniany. Tak. Po tym, jak to było później już gotowe, jak to było zawinięte, w tej parafinie zabezpieczone. Po tym wy to wywoziliście stąd też, tak? Wy byliście obsługą, która musiała im przywieźć, zabezpieczyć to. Tak, normalnie na przyczepki i wyjeżdżało się i tam znów na pomieszczenia. I to szło na magazyny od razu, czy szło do dalszej produkcji? No to już jak była po parafinie, w parafinie zanurzona, no to owijane jeszcze tego i już do skrzynek układane były tam, przypójmy. 50 sztuk, czy tam więcej, bo to przeważnie były 200 gram. Ważyły te kostki tak wielkości jak mydło dawniej było. No takie były przekazy, właśnie przekazy były po wojnie. Nie wszyscy potrafili powiedzieć, co robili. Mówili, że robili jakieś mydełka, że ludzie wychodzili żółci, że wychodzili... Tak, bo to właśnie to było tak, że trotyl miał taką farbę żółtą, że jak wychodziła po pracy dziewiasta, to normalnie paznokcie żółte, włosy, ciało, włosy, wszystko całe rzęsy, brwie, wszystko. Z relacji Jana Altańskiego wynika, że więźniowie, którzy nie sprawiali żadnych kłopotów, mogli po pracy liczyć na czas wolny i mieli możliwość wychodzenia poza teren obozu. Dostawali nawet kieszonkowe za wykonywaną pracę i spotykali się w obozowej świetlicy. Z czasem stworzono nawet tak zwane polskie niedziele. Pozwalono na odprawianie nabożeństw. Ci więźniowie, którzy nie chcieli sumiennie pracować, byli jednak karani, choćby pozbawieniem żołdu, zakazem opuszczania obozu i uczestniczenia w polskich niedzielach, a nawet pracą za karę na specjalnym poligonie, gdzie testowano materiały wybuchowe. I później wasze zadanie polegało na tym, żeby to uprzątnąć za każdym razem. Uprzątnąć, wyrównać teren, żeby wiedział, jak później rozłożyć te kostki trotylu i żeby to wiedział. I sprawdzał, jaka jest siła tego, tak, jak głęboko. Jaki głąb idzie i jak na też wszystko. Aha, tego. Aha. I cała amunicja, która była robiona w zasadzie tutaj na... To przywozili tutaj. Tutaj była testowana, tak? Tak. I co? I tutaj z tego, co pan mówił wcześniej, praca, właściwie więźniowie byli wysyłani za karę, tak? Przeważnie za karę. To w niedzielę my te równali te miejsca. No to przeważnie tam za przewinienie tam byle czego. No. Zamiast polskiej niedzieli wychodzenia na przepustkę, to było tutaj... Tak, to się przychodziło tu i już mieli spisane na wartowni, miał numery pospisywane. Przychodzili, jak było tam tego, to
brali ich i to dawali te pancerfał. I stała płyta stalowa, tam może 15 cm. No i oparta była i do stanął sobie dziadziuś taki, wziął no pod pachę, przymierzył, łups. To nie to, że to przebił na wylot, tylko normalnie, gdy doleciał ten pocisk do tej płyty, to przepalało to na głowę, to na wylot. To czołg było w stanie przepalić też? No na pewno. Okazuje się zatem, że w Ludwikowicach nie pracowano tylko przy produkcji ładunków wybuchowych, ale również testowano nową, eksperymentalną broń, czyli Wunderwaffe. W mocno pofałdowanych, zalesionych górach sowich powstawały potężne, podziemne, odporne na bombardowanie pomieszczenia dla Hitlera i jego starannie wyselekcjonowanych towarzyszy. Budowano bunkry i podziemne fabryki, w których pracowano nad najbardziej tajnymi projektami oraz bazy, z których planowano przeprowadzenie globalnego ataku na cały świat. Był to potężny podziemny obiekt przemysłowy, tajna fabryka broni i materiałów wybuchowych oraz według niektórych badaczy centrum badawcze odpowiedzialne za Wunderwaffe. Niemcy strzegli niektórych budowli bardziej niż pozostałych. To był teren szczególnie strzeżony, tak? Strzeżony, tak. Po przeciwnej stronie była strażnica, którzy się zmieniali, strażnicy, no i było pilnowane dobrze, dlatego żeby nikt, żaden obcokrajowiec nie miał wejścia. Co to było, proszę powiedzieć? No tutaj to izolatory były tak duże, ta woda pryskała tak na te izolatory, a to wszystko rozrzucało, promienie wody były. Ale były izolatory elektryczne, były elektryczne, kable, tak, kable i była były. Woda. Tak, ale to się kłóci, jedno z drugim się kłóci trochę, no bo prąd z wodą, no to tak trochę nie bardzo. Tak, połączenie, ale te wtedy tak było. Ale gdzieś, tak to wyglądało? Tak wyglądało, że to było, normalnie to jakby fontannę rozłożył i fontanny pryskał. Coś to miało chyba składać, te izolatory, tak? Tak, tak. Czy wy wiedzieliście, mieliście świadomość, co to jest, czy nie? Nie mieliśmy świadomości, nawet nie dopuszczali do tego, żebyśmy coś o tym wiedzieli, bo przeważnie pracowali Niemcy. Czy była to kiedykolwiek chłodnia kominowa? Czy na tym była budowla taka bardzo wysoka? Nic nie było, za wyjątkiem tych te fundamenty, które zostały. Tak jak jest? Tak jak jest, tak było. Tylko ja jak przyjechałem pierwszy raz, to nawet nie wiedziałem, co to jest. No tak. Bo to było zakryte wszystko. Są informacje, przekazy, że że pociągi wjeżdżały pod ziemię, że Żydzi pracowali pod ziemią. Gdzie mogło się znajdować to wejście w podziemia, ten wjazd? Ten wjazd to wyglądał, że w tym miejscu, jak tu, tak. To była równina, ale dalej znów był tor, który prowadził w prawą stronę w górę gdzieś. Ale tam przychodził nie jakiś tam lokomotywa, tylko ciuchcia, jak to nazywają. Wąskotorówka. Tak, wąskotorówka tędy wjeżdżała i rozchodziła się tu było w dwie strony, tak? Strzeżone było specjalnie, żeby nie mieli tam inni, znaczy obcokrajowcy, tylko sami Niemcy. Sami Niemcy, oni tylko sami Niemcy obsługiwali to wszystko i ta ciuchcia szła, ale gdzie ona szła? Bo Niemcy nam nie dawali się na to oglądać. Żeby my nie wiedzieli, co się tutaj dzieje. Tak, tylko oni bardzo logistycznie bardzo pilnowali. Organizacja podziemna. Tak. Coś się tutaj działo generalnie pod ziemią. Jak mamy szukać, to należałoby w tym miejscu, gdybyśmy chcieli do podziemi wejść, tak? Tak. Mimo wielu ograniczeń wprowadzonych przez Niemców, życie w obozie, jak i na terenie fabryki miało swój rytm. Z czasem, jak opowiada Latański, więźniowie zaczęli nawet współpracować ze strażnikami. Niemcy syreną dawali więźniom znać, kiedy mają wrzucać zamocowane na drutach ziemniaki do gorącej szlaki przez otwory. Potem, kiedy już były gotowe, był podobny sygnał. Z czasem doszło również do tego, że strażnicy przymykali oko, gdy Latański i jego obozowi towarzysze wymieniali się z Żydami pracującymi w innych sektorach kompleksu na ziemniaki i papierosy. Przełomowym momentem w życiu Latańskiego była decyzja o ucieczce. Podjął ją po tym, jak zachorował i trafił do szpitala w Nowej Rudzie. Leżał tam z żołnierzami niemieckimi z frontu. Poznał tam pielęgniarkę, która zorganizowała mu nowe ubranie i pomogła w zaplanowaniu ucieczki. Jak pan podjął decyzję o ucieczce, tak samo z tego miejsca pan uciekał, tak? Tak, bo stąd. Którędy pan uciekał? A tutaj były baraki,
i był piorun ochronny. Czy ja wszedłem na popiorun ochronny, nie na dach, i skoczyłem tutaj niżej. No i stąd wyszedłem na obkoło i doszedłem na dworzec. Tak. Po tym, jak pan uciekł z obozu przez płot po pierochronie, tutaj pan przyszedł na ten dworzec? Tak, przyszedłem na dworzec rano przed piątą. Pociąg odchodził wtedy do Drezna, a ja w Dreznie przesiadkę miałem i pojechałem, ale tutaj jakżem przyszedł, wszedłem na dworzec i doszedłem do kasy i poprosiłem po niemiecku bitte fahren Karte nach Leipzig. On podała mi ta kasjerka, ten bilet, no i wsiadłem do pociągu i jechałem. Przyjechałem do Drezna, w Dreznie przesiadkę miałem, no i do Lipska. Zajechałem tam do Lipska. I co w Lipsku? A no i w Lipsku normalnie doszedłem, bo miałem adres też, ale nie miałem gdzie wejść, bo to była noc. No i wszedłem do tego, do toalety, taka starsza babcia była i pytam, ja mówię, że frau, ich will zu früh hier bleiben. Ona mówi tak, a was bist du fein? Zapytała mi się, co jestem za jeden, ja mówię, że Polak. No to wszedłem, zamkła mnie, ja usnąłem i spałem do rana. Rano mnie obudziła i mówi, no jetzt kannst du fahren, żeby teraz można jeździć, bo już tramwaje zaczęli. A adres miałem, to było firma Hasak, Leipzig, ulica Liptauerstrasse. No i później wsiadłem do tego tramwaju, przyjechałem do tego zakładu. No i zgłosiłem się na wartownię tam, bo strażnicy chodzili. Ja mówię, że ja tu przyjechałem do pracy. A jak tu przyjechałeś? Skąd przyjechałeś? Ja mówię, że transport jechał, adres miałem, bo tutaj pracują dwie ciotki moje, dwóch wujków i siostra ciotki. No to jak się nazywa? Ja powiedziałem, że Stelebrak Zofia. No to przedzwonili tam. Teraz strażnik poleciał, przyprowadził ją. Złapała mnie, uściskała, ja ją tak samo. No i wzięli mnie, zabrali ze sobą, poszedłem tam zaraz. To nie był barak, tylko były normalnie hale produkcyjne, ale później zrobili obóz taki. No i tam doszedłem do, pokazał mi, na którym numerze mam spać. Łóżko to wszystko, no i ciotka poszła załatwiać wszystkie dalsze tego. Poszła, powiedziała w ten sposób, że ja chcę tutaj pracować, bo jechał pociągiem, co jechał z transportem, mówi, a ja akurat miałam adres do niego, no i przyjechałam. No i zatrudnili mnie, pracowałem najpierw na, tak jak wyglądało, jak sprężyny i te do karabinów. I pociski takie też były na prasach. No i wtedy już pracowałem. Przepracowałem chyba 3 tygodnie. Najlepiej później tych młodocianych pospisywali wszystkich i wysyłają nas do Drezna na przeuczenie zawodu. No i tam zacząłem pracować jako w charakterze tokarza. No i pracowałem i do nas przychodził taki instruktor, który był pod Częstochową ranny w nogę, kulawy i nie lubiał Polaków, bo mówi, żeście nie dali nawet Częstochowy zobaczyć. No jak tylko się przewiniło coś, to zaraz gumę miał taką, kabel i tym kablem po plecach lał, gdzie trafił. To my tam z kolegą najlepiej mówimy tak, tego drania to trzeba postraszyć albo zniszczyć go. I podłączyliśmy prąd do tokarni, bo on przychodził, sprawdzał to wszystko. Tak, ale że podesta była, my nie wiedzieli, że to na siłę jak byłby podłączył, to go zabiło. Ale że to było na 220, doszedł do tokarni. Złapał za rączkę, a to go wtedy potrząsło, on zaczął krzyczeć. No i zerwał się zaraz, przyleciał, zrobili takie alarm, można powiedzieć, tak, że zabodasz, że chciał mnie zabić. No i przedzwonili do policji, policja przyjechała,
No i pyta się, kto to zrobił. To wszyscy my stali w szeregu, tak. Mówi, ten, nie, nikt. Ale ja wreszcie mówię tak, że będzie gorzej, bo dlatego, że wszystkich będą mordować. Tak. To ja wystąpiłem, że ich win, że ja jestem, nie? No to mówi, dobrze, zaraz patrzę, tu przychodzi cywil z hakiem krojcem na piersiach. Mówi, zachę apkiem, żeby ubrania oddać, oddałem te ubrania. No i kanclerz Miechon, żeby z nim jechać. No i obserwował mnie, ja wziąłem tylko taką walizeczkę małą, to co miałem. No i zdawał mnie z tego, przywieźli do Wrocławia. Bo dlatego, że a kiedy w Dreznie tam byłem, to miałem dokument, tam przypuśćmy list, a to po jakieś tego, widokówka. No i znaleźli, że Ludwigsdorf, adres, a ja pisałem z tego. I wydało się to wszystko. Mówi tak, że jest uciekinierem, to jeszcze jest do tego bandytą, bo tam chciał Dreznie zabić. Tak. No i później tam parę dni tylko śledztwo zrobili i wysłali mnie do Wrocławia. A Wrocław, właśnie Ludwigsdorf, należał pod Wrocław, bo to wtedy powiat to było Kłodzko, Glac, a dystrykt było Breslau. No i przywieźli mnie do Wrocławia, na posterunek tam policyjny i stamtąd później nas zabierali na budowę schronu. No i tam żeśmy trochę przepracowali. No i po jakimś czasie przychodzi tego i mówi, żeby wszystko zdać i zabierać ze sobą i do obozu, do Kros razem. To była kara, to było, tak. To było 7 tygodni pobytu w Grossrosen. Jak wyglądało tam życie? No, życie było bardzo trudne, głodno się chodziło. Nawet pić nie dawali tyle, ile człowiek chciał wypić. A wodę to specjalnie zatruli w tej skale, jak bomby pili z tej wody. W kamieniołomach. To później wzięli, zatruli, zrobiła się czerwona woda taka. No i na tym chodziliśmy do kamieniołomów, bo w przerwie obiadowej powiercili otwory w skale i dopiero zakładali dynamit i eksplodowało i rwało na duże kawałki. A my dopiero to obrabiali i wyciągali my na linkach, na kijach my przenosili normalnie jeden kij i tak dwóch na przodzie szło z kija, z tym. Jeśli, a ja jako młody chłopiec tylko podtrzymywałem równowagę. Po to dwóch na kijach, a ja podtrzymywałem tego. No i tak się chodziło tak od godziny 6 rano do godziny 2. Tak, mieliśmy później przerwę i po obiedzie z powrotem nas przyprowadzali i do godziny 18. Tak, do 18 my znów pracowali i dopiero później przyprowadzali, dostawało się tam pół litra zupy, to zależy jaka, tam a to ze szpinatu, a to tam z brukwi suszonej, to było nieprzyjemne jeść nawet, ale człowiek zmuszony był i musiał zjeść, bo głodny chodził. No i o tak się... Jak byliście ubrani? W pasiakach byliście? Nie, my nie byli, bo już oni nawet nie mieli tyle pasiaków, tylko w tych ubraniach cywilnych, roboczych, tylko na plecach było napisane Kriegsgefangene, znaczy więźniowie wojenni. To i czerwony krzyż był na plecach namalowany farbą i na głowie tak samo była zaznaczona krzyżem. Sami malowaliście to ubranie? Nie, to malował taki, był kapuś i on, farba stała w wiaderku, pędzla i trzeba było opuścić głowę, ja żem opuścił głowę, a nie przytrzymałem czapki za daszek i jak pociągnął pędzlem, tak mu spadła na nogi. I on odwinął nogi
I jak mnie kopnął brzuch, tak ja upadłem i zemdlałem zaraz. I odciągnę mnie pod bramę krematorium. No i dopiero tam z moich okolic, tam ze świętokrzyskich, z tego Szydłowca. Doszedł do mnie, mówi: Janek, wstąpuj do szeregu, bo inaczej to cię przeciągną za do krematorium, do tego, do pieca, bo tam już leżały trupy, już były do palenia. No i o, tak się skończyło to. Dużo ludzi faktycznie było palonych tam w tym krematorium? Tam palili tak przeważnie dzień i noc. Także przywozili na samochodach, przeważnie to były te Ople duże i to jeszcze były na Holzgas. Mhm. Borków miał parę drzewa i nawsypał pełny taki, był baniak w góry i to parę się wyczparzało i na tych samochodach to były te Ople i Dżemcy, nie Dżemcy. I, no już nie mogę sobie przypomnieć nazwy tych diesle. I przywozili tych nieboszczyków tymi samochodami, tak? Tych samochodów więźniów przywozili do spalenia, do tego. To z innych obozów tylko też. A tak to miejscowych to za nogi, jeden za jedną nogę, drugi za drugą i przyciągnął pod krematorium. No. Dopiero po 7 prawie tygodniach przyjechał strażnik z Ludwigsdorfu, który pracowałem tu w Ludwigsdorfie, no i założył mi kajdanki na ręce i mówi: no teraz, żeby mnie nie odmierzał się uciekać. Ja mówię, że nie, już nie będę uciekał. No i przywiózł mnie i z powrotem dostałem w to samo miejsce, gdzie pracowałem do 8 maja 1945. Tutaj z powrotem pan przyjechał. Tak, tak. I tutaj pracowałem do końca. Aż już Rosjanie wkroczyli 8 maja. Niemcy zaminowali wiadukt kolejowy na wypadek wkroczenia Armii Czerwonej. Naziści byli przekonani, że sytuacja jest tylko przejściowa i że lada dzień wrócą w Góry Sowie. Dzień przed wejściem Rosjan, a więc 7 maja 1945 roku, niemiecki inżynier o polsko brzmiącym nazwisku Królik wezwał grupę około 20 więźniów, w tym Jana Latańskiego, rozdał im wszystkim broń i polecił pilnować fabryki i wiaduktu kolejowego, obiecując im wolność i nagrodę po powrocie Niemców. Latański, pracujący w brygadzie technicznej w tajnej fabryce amunicji, wiele się nauczył i równie wiele zobaczył. Wiedział, jak radzić sobie z materiałami wybuchowymi i wiedział, co można znaleźć w niemieckich magazynach. Po wojnie, już po wyzwoleniu, opowiadał pan, że ten most był zaminowany. Tak. I proszę opowiedzieć, jak to wyglądało? No to tak wyglądało, były wyrwane od spodu kamienie. Mhm. I zasadzony już trotyl był. A my jako strażnicy, to nas później ten Królik powołał, 16 nas chłopaków, czy 18, którzy troszkę język niemiecki znali, żeby pilnować zakładu, broń nam dali, żeby pilnować zakładu, żeby Niemcy nie spalili tego. Tak. Żeby Niemcy nie spalili, nie Rosjanie. Do rana byśmy byli i później na drugi dzień zawołał nas wszystkich i mówi: tak, chcecie, to zabierajcie sobie co tego. To tam koce były, prześcieradła, w ogóle ta pościel, która my używali przez ten czas. I kombinezony nowuteńkie, wszystkie były, rękawiczki. Ale konkretnie z tym mostem. Wy to rozbroiliście? Tak, bo ja jako bez przerwy chodziłem na tą strzelnicę tam. Tak. No to, żem widział, jak to robił ten saper niemiecki, taki dziadbuś. To ja mówię, to trzeba to inaczej już zrobić. I raz, dwa, bo my się bali, żeby most Niemcy nie zrujnowali, a nasze baraki by poszły od razu wszystkie zburzone i ludność by nasza zginęła. No to wtedy powyrywali to plek, bo umiałem chodzić, z płonki powyciągałem ładnie, pięknie, ale on był przeciągnięty dalej, poza most tam. I to wszystko się zwinęło. I wyrzucili my tutaj zaraz za tory kolejowe i tak zostało. I wtedy byliśmy pewni, że możemy coś to robić. Tak. I co, z tego miejsca wracaliście do domu, tak? Tak. Tutaj przez cały czas mieszkaliście. Tutaj w jaki sposób zorganizowaliście się, żeby wyjechać, żeby do domu wrócić? No bo kolega, też byłem z jednego miasta prawie. Tam był jedne wioski.
to my poszli, ja mówię też, mu było Janek, mówi, no chodź, idziemy, konie musimy zdobyć, bo nam Ruscy, starsi, już takie nie oficerowie, tylko wiekiem starsi, tak. Powiedzieli w ten sposób, że żeby wyjeżdżać stąd, bo jak przyjdzie komenda rosyjska, to wszystkich nas zabiorą na tory kolejowe, bo były zniszczone, zminowane. Tak, tak. No i my wtedy 8 weszli, a ja 11 te konie przyprowadziłem pod barak tutaj. Zostawili żołnierze niemieccy, jak uciekali, konie zostawili, tabory całe, wszystko w pełnym rysztunku, nawet sztychówki tam, kilofy, piła przywiązana była do tego wozu. No i wsiedli my ten wóz, ubrali my elegancko, biało-czerwoną flagę. No i ja przyszedłem, mówię, no dziewczęta, które jesteście z gubernatorstwa, to jedziemy do tego, wsiadajcie na wóz. No i chyba 9 dziewcząt weszło do tego wozu. No i spirytusu my trochę mieli, przepalone, dziewczęta przepalili. No i w zęb żeśmy ubrali elegancko ten wóz. I koni mi pojechaliście koni, do Częstochowy. Tak, i tak, to ujechaliśmy kawałek, to Rosjanie nam zabierali konie. Dawaj łoszydzia. No to się oddało, bo co miał, przystawił no tak. Pistolet. No i tak, jak tego później mówi tak, że to idźcie do Niemców, zabierzcie konie. Zabierzcie kolejne. Żeby tak. No i ja już dojechaliśmy do tego. Tośmy jechali 2 dni, dojechaliśmy do Herbów Częstochowskich. No i później, raczej 3 dni. A później poszli na pociąg i pociągiem dopiero żeśmy jechali do Koński. No, no to. Bo to w Skarżysku przesiadkę i do Koński byli. To 5 dni ta jazda była tutaj, stąd do tego, to gdzieś do Polski. Koło 15 dopiero byliście. Tak, tak, 11 my tego, 11 wyjechałem, a 16 byłem już w Koński. No. A proszę jeszcze opowiedzieć, jak wyglądało wejście Rosjan. Wy byliście tutaj skoszarowani, tutaj mieszkaliście. Tak. I co, i Rosjanie wjechali na teren obozu? Nie. Tutaj stali po drodze na drugiej stronie, bo to na czołgach przyjechali. Trzy czołgi wpadły z tej strony od tego. No i jak wpadli, tak zobaczyli to wszystko, mówię, no robią to, rozchodzicie się, kuda chodzicie. No mówię, rozchodzicie się gdzie chcemy. No to my tak. A oni jak padli, to później tak i za dziewczętami patrzyli bardzo. No i gdzie tam tylko to coś było lepszego, to zaraz ukradli, zabrali i koniec. Cykl 10 odcinków autorstwa Krzysztofa Szpakowskiego to zbiór zagadnień, które przybliżają widzom tajemnice Gursowich, pomagają zrozumieć mechanizm działania Niemców, metody budowania podziemnego miasta, rozmach, z jakim działali naziści, nie pozostawia żadnych złudzeń, chcieli zawładnąć światem. Dzięki badaczowi historii z Ludwikowic-Kłodzkich udało się przybliżyć problemy, z jakimi borykają się eksploratorzy, którzy poświęcają swój czas i nierzadko niemałe pieniądze spotykają się z ostracyzmem urzędników i bezpodstawnymi oskarżeniami. Można by postawić pytanie, o ile mniej dziś byśmy wiedzieli, gdyby nie upór i chęć dzielenia się swoją wiedzą przez Krzysztofa Szpakowskiego. Na ogół w tym momencie zapowiadałem temat następnego odcinka. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj chcę podsumować to, co zrobiliśmy. Tak jak deklarowałem, zrobiliśmy 10 odcinków o bardzo różnej tematyce. Pierwszym wiodącym, wiadomo, był Złoty Pociąg. Ludzie, którzy bezpośrednio związani byli z tą historią, wystąpili w nim. Następnie byli strażnicy, następnie były moje zgłoszenia. Był też moment, w którym odpowiadając na państwa komentarze, próbowałem państwa zainspirować i zdradziłem tajemnicę kilku depozytów, naprawdę do dzisiaj nieodkrytych, o których mówi się od lat i wiemy. I tak jak mówię, cały przekrój, ostatnie odcinki akurat mówiły o aspektach prawnych, poradnik dla eksploratorów, jak to się powinno robić, jak to się robi dzisiaj, jak się to robiło kiedyś. Wynik jest moim zdaniem zadowalający. Wspaniała przygoda, fajni ludzie, poznałem bardzo wielu ciekawych, fajnych ludzi, pasjonatów, którzy pomagali nawet w realizacji tych odcinków. Poznałem kilku świadków nieocenionych, którzy związani byli bezpośrednio z tematem, którzy opowiedzieli nam swoje historie związane z Rize.
Ale pojawiły się też pytania natury prawnej, a więc podejście urzędników do eksploratorów, do badań. Słuchając opowieści kolegów, którzy mówią, że mieli jakieś różnego rodzaju rewizje w domach, sprawy pozakładane, zaczynam się obawiać, czy ktoś w zły sposób nie zinterpretuje tej dekoracji, która tutaj jest. Podkreślam, że zanim by ktoś chciał mnie sprawdzać, to żeby sprawdzić moje zgody, zezwolenia, decyzje. Poza tym ta broń jest bronią, to są repliki broni. To są repliki broni, wszystko jest legalnie kupione, nic nie jest wykopane, nic nie jest. Niczego nie zrobiłem niezgodnie z prawem. Może tak podsumowując. Nie wiem, kiedy wrócę do kolejnych odcinków. Prawdopodobnie wrócę, ale poczekam, aż sytuacja prawna się w jakiś sposób wyklaruje, ustabilizuje i tak naprawdę zostaną stworzone warunki do poszukiwań takie, żeby można było spodziewać się efektów jakichś. Te dzisiejsze decyzje niczego nam nie dają, niczego nie umożliwiają, albo po moich zgłoszeniach dostawał decyzję na poszukiwania ktoś inny, w ogóle nie związany z grupą, albo pojawiały się zarzuty prokuratorskie. Tak naprawdę troszeczkę takie działania bez przyszłości i bez celu. Dziękuję bardzo za uwagę. Krzysztof Szpakowski.